znakomitych przedstawicieli życia gospodarczego, to dla mieszkańców Warszawy nie lada gratka. Ci, którzy przyszli na spotkanie m.in. z Ireneuszem Sekułą, Kazimierzem Olesiakiem, Dominikiem Jastrzębskim, Marcinem Nurowskim, Mieczysławem Wilczkiem, Marianem Krzakiem, Januszem Patorskim, pytali o zaopatrzenie rynku, likwidację nierentownych przedsiębiorstw, o spłatę zadłużenia, motoryzację, o indeksację, o urynkowienie gospodarki żywnościowej. Słowem o wszystko, co tyczy ekonomii, ale nie tylko. Były też sprawy indywidualne, bowiem dla większości uczestników było to pierwsze bezpośrednie spotkanie i rozmowy z członkami rządu. Panie premierze, atmosfera bardzo gorąca, dopchać się do pana nie można było. Co panu dało to spotkanie? Rzecz bardzo cenną, że jest bardzo wielu warszawiaków nieobojętnych, którym na tym samym, co i rządowi, co i mnie osobiście zależy. Panie ministrze, w kawiarni jeszcze nie rozmawialiśmy. Proszę powiedzieć, które pytanie było dla pana najtrudniejszym? Nie, tu nie było trudnych pytań, ja ich nie dzielę na trudne i łatwe. Natomiast były to pytania przyjemne, bo były konstruktywne. To znaczy w pytaniach była troska, co zrobić, żeby było lepiej. I to było dla mnie przemiłe rozczarowanie, bo jeśli porównam niektóre pytania, jakie mam w czasie kampanii wyborczej, to raczej tu się rozchodzi o błyśnięcie polityczne, a nie o tą obywatelską wspólną troskę, co zrobić, żeby było lepiej. Tutaj dodam, że rozmawiam być może z przyszłym senatorem. To wszystko jest bardzo delikatne i wisi, że tak powiem, na takim cienkim sznureczku. Zrobię wszystko, żeby wygrać. Istnieje zapotrzebowanie na nowe koncepcje, nowych ludzi i coraz więcej z uczestników tutaj na tej sali ma dość narzekania ogólnych sformułowań i referatów. Proszę pana, jest pan młodym człowiekiem. Tyle jest różnych imprez pierwszomajowych. Dlaczego pan przyszedł akurat tutaj? Dowiedziałem się o tym z telewizji, że będą spotkania z ludźmi z rządu. Chciałbym się coś dowiedzieć na temat swojej przyszłości. W końcu będę kiedyś żył jeszcze w tym kraju, jeszcze mam kupę lat pracy tutaj. Uważam, że tu się troszeczkę tych rzeczy dowiem. To, co mnie czeka w najbliższej przyszłości. Panie ministrze, ile razy pan się pojawia, zawsze sala się ożywia. Tak było i dzisiaj. Ktoś nawet szepnął, Napoleon wchodzi. Oczywiście mieli na uwadze pana energię. Ja nie lubię Napoleona, bo to był łobuz, który, że tak powiem, zawojował po Europie, ale nie mam nic przeciwko temu, jeżeli się w jakiś tam sensie do niego przyrównuje. To... Panie ministrze, czy nie ma pan dosyć pytań na temat motoryzacji? Mam zdecydowanie dosyć, tak. W Salonie Polskich Nagrań zorganizowano kawiarnię młodzieżową. Hasło spotkań, które tu się odbywały, brzmiało: rację bytu ma raczej branie własnego losu we własne ręce, kibicowanie, oczekiwanie na mannę z nieba nie ma sensu. Gospodarzami byli popularni prezenterzy Teleekspresu, a punktualnie o godzinie 11 spotkanie z warszawiakami rozpoczął Sławomir Wiatr. Z wielowątkowej rozmowy o kondycji młodych Polaków wynika jedno. Większość młodzieży przejawia postawy wyczekujące, często nawet koncyliacyjne. Co zrobić, żeby ta młodzież była po prostu bardziej aktywna? Ja nie wiem, czy trzeba coś robić. Ta młodzież sama musi dojść do wniosku, że tylko poprzez własną aktywność może budować lepszy ład, a nie oczekiwać albo tupać na tych, którzy ten ład budują. Tylko poprzez uczestnictwo. Do tego spotkania polskie nagrania przygotowały się bardzo starannie. Między innymi sprzedawano polskie płyty kompaktowe. A przy okazji szef Polskich Nagrań, Aleksander Olaszewski, zbierał podpisy na mandat senatora. W kawiarni pod Krokodylem na Starym Mieście inny kandydat na senatora. Dlaczego miałbym kandydować? Otóż dlatego, że w myśl prawa rzymskiego, ustrojowego prawa rzymskiego, mam pełne uzasadnienie. Znaczy, do Senatu Rzymskiego mógł być powołany tylko ktoś, kto sprawował uprzednio wyższy urząd państwowy. Ten warunek spełniłem, czyli sprawdziłem się niejako, nabyłem pewnego doświadczenia. Rzymianie by mnie do Senatu już przyjęli. Jurek Putraman napisał taki felieton, że prawda, ja bardzo cenię piłkę nożną, nie lubię wyboru. Bo w piłce nożnej ja nie wiem, kto komu bije gola, a jak są wybory, które z góry wszystko wiadomo, to to mnie w ogóle nie interesuje. No ale teraz na szczęście będziemy mieli wybory, w których nie będziemy widzieli. W każdym razie nie na pewno będziemy widzieli. To już jest dobrze. Takie spotkania są właśnie doskonałe. Doskonały pomysł, bo to dużo daje i temu występującemu, tak jak ja w tym wypadku, bo zawsze się dużo ciekawych rzeczy mogę domienić od publiczności, którzy mogą przyhamować nawet jakieś moje zadufanie w sobie. Nie ma tradycji, to trzeba byłoby częściej robić, co parę tygodni takie spotkania, żeby ludzie tak przyzwyczaili do tego, tak jak do kupowania baloników. Nowy Świat, jak wczoraj, dzisiaj też był deptakiem, a na nim sporo piknikowych atrakcji. Girls,
wizard of planning, honey baby, I'm gonna wait. Warszawiacy mieli do wyboru wiele innych możliwości spędzenia świątecznego czasu w parkach, spadochrony, chodzenie na szczudłach i piłkarska kadra czeka. Również w Skierniewicach po pierwszomajowym pochodzie festyny i spacery. Żeradowie, w tym roku 160. rocznica Zakładów Lniarskich i Dni Kultury Robotniczej. O miejsce w Senacie i to w rodzinnych swoich stronach. Urodziłem się tutaj, chodziłem do szkoły, pracowałem w zakładach, poznałem swoją żonę, urodził się tutaj mój syn. Mam krewnych na cmentarzu, ale mam krewnych również jeszcze żyjących. I zawsze, kiedy słyszę to słowo Żyradów, to zawsze mi się to kojarzy z domem prawdziwym, rodzinnym, niezależnie gdzie jestem i gdzie przebywam. To prawda, że ludzie pamiętają i dobre, i złe, no ale mam nadzieję, że w tym wypadku będą bardziej pamiętali to, co w mieście stało się dobrego i z czym miałem w jakimś tam niewielkim sensie udział. Na Śląsku już o świcie budziły górnicze orkiestry. Katowicka dzielnica Giszowiec. Tu pochód to tradycja wielu pokoleń. Nie wyobrażamy sobie tego dnia inaczej, powiedział jeden z górników kopalni Staszic. Wiązanki kwiatów przed pomnikiem pamięci narodowej. Harcerzy z katowickiej chorągi ZHP spotkali się w Parku Kościuszki. Przed pamiątkową tablicą, symbolem walki harcerzy września o Polskę. Później festyn, występy i kiermasze, mimo deszczu. W Sosnowcu kwiaty przed pomnikiem czynu rewolucyjnego. A kampanię wyborczą zorganizowali uczniowie najstarszego w Zagłębiu liceum imienia Stanisława Staszica. Przyszli z transparentami zachęcającymi do głosowania na ich nauczyciela, który kandyduje do Sejmu. W Bielsku Białej w tym roku nie było pochodu. Pracownicy fabryki samochodów małolitrażowych, Apeny, Befamy, manifestowali na placu Bolesława Chrobrego. W Częstochowie pochód jak zwykle w Alei Zawadzkiego. W pochodzie przede wszystkim młodzież. W opolskim amfiteatrze po manifestacji przed pomnikiem bojowników o wolność Śląska Opolskiego koncertowała filharmonia. W Łodzi zamiast wielogodzinnego pochodu odbył się krótki miting w miejscu tradycyjnych robotniczych manifestacji na Polesiu Konstantynowskim. U stóp pomnika czynu rewolucyjnego złożono kwiaty, czcząc pamięć wielu pokoleń robotników, którzy walczyli o wolną i demokratyczną Polskę. Część artystyczną wypełniły pieśni patriotyczne w wykonaniu szkolnych chórów. Przed południem w centrum miasta odbył się także pochód zorganizowany przez Solidarność Ziemi Łódzkiej. A później, mimo niepewnej pogody, tysięczne rzesze łodzian, mieszkańców Zgierza, Pawianic, Ozorkowa i Głowna przybyły na pierwszomajowe festyny. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje. Były zatem przeglądy zespołów folklorystycznych, grup tanecznych i kabaretów z dzielnicowych i miejskich domów kultury. Handlowcy i państwowi, i prywatni tym razem zapewnili nie tylko coś na ząb, lecz także wiele atrakcyjnych artykułów. W sumie można powiedzieć, że 1 maj był w województwie łódzkim nie obchodzony, a świętowany. W Piotrkowie Trybunalskim pierwszomajowa manifestacja na stadionie Górniczego Klubu Sportowego. Przybyły załogi piotrkowskich zakładów, a także delegacje z województwa, m.in. z Bełchatowa i z Opoczna. Potem kiermasze handlowe i festyny, występy zespołów ludowych i młodzieżowych. W Gdańsku wiec.
Delegacje zakładów pracy, organizacji politycznych, społecznych, kombatanckich, wyższych uczelni. Młodzież szkolna. Mieszkańcy całymi rodzinami. Później na długim targu trochę Disneylandu. Bydgoszcz pozostała wierna liczącej już 100 lat tradycji i główną arterią miasta, ulicą Jagiellońską, przeszedł pierwszomajowy pochód. Dopisała pogoda, dopisali uczestnicy. Włocławek. W tym roku tam też nie było pochodu, a wiec na placu 1 maja. Przybyli robotnicy z Azotów i z Celulozy, weterani ruchu robotniczego i delegacje z Motylewa w Związku Radzieckim. W Poznaniu jak co roku wielotysięczny pochód pierwszomajowy, ulicami Roosevelta i Głogowską w kierunku pomnika Marcina Kasprzaka. Manifestacje otwierali też zgodnie z tradycją robotnicy Cegielskiego. W poznańskim pochodzie również studenci, a na czele tej kolumny pracownicy naukowi i młodzież najstarszej tam uczelni Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Za kilka dni uniwersytet obchodzi 70-lecie. Tę legalną manifestację zorganizował w Poznaniu tymczasowy zarząd rejonu Wielkopolska NSZZ Solidarność. Jej uczestnicy po mszy w kościele jezuitów przeszli ulicami Starówki przed pomnik czerwca 56. W Koninie manifestacja była skromniejsza niż przed rokiem, ale pochód przeszedł tradycyjnie aleją 1 maja. W pochodzie młodzież ze szkół podstawowych i średnich, górnicy, hutnicy, energetycy i sportowcy. W Krakowie po raz pierwszy uczestnicy pierwszomajowych uroczystości spotkali się przed pomnikiem czynu rewolucyjnego w najstarszej robotniczej dzielnicy miasta na Grzegorzkach. Przyszli tu z nadzieją wypływającą z ustaleń okrągłego stołu, przeświadczeni, że mimo wielu podziałów Polacy potrafią porozumieć się w sprawach dla narodu i państwa najważniejszych. W Nowej Hucie po mszy w kościele w Mistrzejowicach sformował się pochód zorganizowany przez NSZZ Solidarność Kombinatu Metalurgicznego imienia Lenina. Pochód przeszedł przed główną bramą huty. We Wrocławiu w hali ludowej pierwszomajowe widowiska. W Kaliszu czczono robotnicze święto tradycyjnie. A to Kalisz. W pochodzie najwięcej było młodzieży. Górnicy stanowili czołówkę pochodu w Wałbrzychu. W kolumnie znaleźli się też członkowie kopalnianych związków zawodowych, w tym także Solidarności. A w kuluarach wrocławskiej hali ludowej kampania przedwyborcza. Zbierano podpisy popierające kandydatów na posłów i senatorów. Czynna też była kawiarenka dyskusyjna, w której wymieniano poglądy z przedstawicielami władz partyjnych i administracyjnych. W Szczecinie było dziś tak jak kiedyś wszędzie. 1 maja świeciło słońce. Pochód przeszedł tradycyjnie Aleją Wyzwolenia. Młodzież, ludzie kultury, pracownicy przemysłu i gospodarki morskiej. Najliczniejsza grupa to stoczniowcy z Warskiego. Manifestacja trwała ponad 1,5 godziny, a wzięło w niej udział około 60 tysięcy osób. O godzinie 10 przed bramą stoczni imienia Warskiego rozpoczęła się manifestacja zorganizowana za zgodą władz przez działaczy zarządu rejonu Pomorza Zachodniego NSZZ Solidarność. Pochód przeszedł wzdłuż wału Chrobrego do kościoła Serca Jezusowego, gdzie odbyła się msza. W Pile, Słupsku i Koszalinie pierwszomajowe wiece odbyły się na stadionach, a potem występy zespołów artystycznych i dobra zabawa.
tym roku, jak już pokazywaliśmy, po raz pierwszy odbyły się legalne demonstracje Solidarności. A więc i ten związek zawodowy wpisał się w obchody Święta Pracy. Niestety klimat niektórych demonstracji był już odległy od nastroju Okrągłego Stołu, od idei porozumienia. Pierwszy maja w świecie. W większości krajów obchody przebiegały w swobodnym, świątecznym nastroju. Świątecznemu nastrojowi w Moskwie sprzyja dziś dodatkowo niezwykle ciepła, słoneczna pogoda. W pierwszomajowym pochodzie uczestniczą mieszkańcy wszystkich 33 dzielnic stolicy radzieckiego państwa, goście z innych regionów i ponad 140 krajów całego świata. Tradycyjnie miejsce na trybunie honorowej nad mauzoleum Lenina zajęli przywódcy państwa i partii z Michałem Gorbaczowem. Dzisiejsze święto obchodzone jest w piątym roku przebudowy.
przebiega pod hasłami jawności, demokratyzacji i odbudowy władzy rad. Od czasu ubiegłorocznego Święta Pracy w Związku Radzieckim zaszły niezwykłej wagi zmiany. Niedawne wybory delegatów ludowych wprowadziły do najwyższego organu władzy ludzi dających gwarancję nieodwracalności zachodzących w kraju procesów. Publicznie dyskutowane są najistotniejsze dla przyszłości Związku Radzieckiego problemy, nawet ze sfer okrytych do niedawna zasłoną tajności, takich jak armia czy kosmos. Pierwszomajowe święto obchodzone jest tu ze świadomością wagi problemów, które należy rozwiązać, ale jednocześnie w atmosferze nieporównywalnie większej niż dawniej aktywności całego społeczeństwa i odczuwalnej intensywności przemian. Pierwszomajowy pochód w Pradze po raz pierwszy na placu Wacława, a nie jak do tej pory na letenskich błoniach. Na trybunie honorowej Miloš Jakeš i Gustav Husak. Hasła na transparentach nawoływały do międzynarodowej solidarności ludzi pracy, pokoju i rozbrojenia.